W dzisiejszym odcinku z EU4 zagramy jako Polska, dołączymy do Holy Roman Empire, następnie przyjmiemy tam władzę, postaram się przeprowadzić wszystkie reformy, ale może się okazać, że będę musiał walczyć z herezją. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Jeżeli odcinek, który obejrzycie, wam się spodobał, zostawcie lajka, pamiętajcie, że też możecie mnie wspierać w tym, co robię. Polska jest to kraj, którego raczej nie trzeba wam przedstawiać, chociaż nie ukrywam, to co dzisiaj będę robił na tym kraju, do standardowych rozgrywek nie należy. Jestem ciekaw, czy jako zewnętrzny kraj dołączaliście do Holy Roman Empire i którą ze strategii dołączania wybieraliście najczęściej. Na początku nie przewiduję żadnych wojen, więc wojsko w dół, wszystkie fortece lecą w dół, łapiemy od razu na starcie sojusz z Austrią. Estate'ach standardowo rozdajemy najpierw punkty, u szlachty bierzemy Supremacy over the Crown i uwaga, nie bierzemy tańszego doradcy. U pozostałych stanów wprowadzimy tańszych doradców, jak tylko wydewuje sobie prowincję. Na rywali najlepiej brać kraje, które są rywalami Austrii, w naszym wypadku jest to tylko i wyłącznie Imperium Osmańskie, następnie jeszcze Danie oraz Zakon Krzyżacki. Zatrudniamy doradców gdzie się da, no niestety tylko i wyłącznie jedynkowych, jako Polska nie stać nas na starcie na znacznie lepszych. Zdejmujemy fokus z punktów administracyjnych, ale uwaga, na tym podejściu nie idźcie w fokus w punkty militarne, bo nie możemy sobie na to pozwolić. Jak już te rzeczy, które trzeba robić na pauzie zrobiliśmy, no to odpauzowujemy i czekamy do 1 grudnia. A 1 grudnia wchodzi bulla papieska, następnie dajemy tańszy edykt w Kaliszu, tu jest najtańsza prowincja do dewowania, dewujemy ją raz, niestety za punkt administracyjny. Sprzedajemy resztkę naszej ziemi i ponownie dewujemy Kalisz za jeden punkt administracyjny. Odbieramy ziemię i zobaczcie, jak tutaj autonomia się zmniejsza ładnie. Trzeba tego pilnować. Przywileje na tańszych doradców u kleru oraz mieszczan damy, jak tylko wprowadzę pierwszy poziom stabilności w kraju. Misje, jeżeli możemy okazję wykonać, przydałby nam się papież. Niestety nie mamy żadnej innej, no to weźmy dodatkowe pieniądze w Sieradzu. Jednego dyplomatę wysyłamy na Mazowsze, żeby już poprawiać relacje. Chcemy integrować ten kraj jak najszybciej się da. Postaram się też złapać Unię nad Czechami, więc nie będę z nimi zawierał sojuszu, leci tylko i wyłącznie Royal Marriage. Co jest super ważne, 12 grudnia wysyłamy Improve Relation do Austriaka. Będę chciał dołączyć do Holy Roman Empire klikając ten guziczek. I tak, dobrze widzicie, jesteśmy za duzi, ale sobie z tym poradzimy. A jak, to zobaczycie, jak będę miał tylko 200 relacji z Austrią. Jednego dyplomatę musimy mieć cały czas do dyspozycji, żeby na przykład wysłać Royal Marriage, wysłać pieniądze Austrii za chwilę i takie inne rzeczy, które możemy robić raz na 2 miesiące. Musimy się spieszyć, zanim zajdzie event na Unię Personalną nad Litwą. Inaczej po prostu musi polecieć restart. 16 lutego leci Royal Marriage, na Czechach wciąż nie ma naszej dynastii, potem dajemy przejście Austriakom. Na Czechach wciąż nie ma następcy. Dajemy nasze ciężko zarobione pieniądze Austriakom. I to nam daje już łącznie 150 relacji. Jeszcze 50. Następnie musimy teraz poczekać, aż tu będziemy mieli 175. I tego już raczej nie przyspieszymy. Nie chcemy, żeby Mołdawia do nas należała, dlatego no, nie wyślemy jej żadnego wsparcia. I już wiem, że muszę dać sobie przywilej na większy prestiż. Mamy 1 stycznia, 46, mamy 177 relacji z Austriakiem i teraz trzeba wysłać St. Ilsus do którego z jego rywali. Naszym wspólnym jest tak czy siak Osman, więc zróbmy to. Wysyłamy insulta do Osmana, kosztuje nas to niestety aż 5 prestiżu, ale już mamy 200 relacji z Austrią. Niby wciąż za dużo, ale teraz robicie następujące rzeczy. Centralizujecie i zabieracie development z Mazowsza, z obu prowincji. Palicie całego taksa, którego macie wszędzie. I teraz jesteście wystarczająco mali, żeby dołączyć do Holy Roman Empire. I nie musicie czekać na event z Litwą, żeby dołączyć. Możecie to zrobić w dowolnym momencie. Jesteśmy częścią Holy Roman Empire, tak, chcemy jak najwięcej reform dać przeprowadzić cesarzowi. Nasze dojście dało 5 punktów, by the way. Trochę mało jak na tak duży kraj.
prawda? Minusem tego rozwiązania jest to, że nasza forma rządów zmienia się z królestwa na księstwo. No i na początku tego governingu, tak, musi się odświeżyć, tutaj zniknie governing rank plus 200, ale wejdzie nam monarchia elekcyjna mimo wszystko, więc będziemy mieli te 300 punktów zawsze. Teraz musimy czekać już tylko i wyłącznie na event, na Jagiellona. Naszego wolnego dyplomatę wyślimy na przykład do Palantynatu, żeby poprawiać relacje. I mamy to! Okej, tutaj możecie zrobić jedną z dwóch rzeczy. Pierwsza, którą ja zrobię, to jest oczywiście wybranie Jagiellona, bo monarchia elekcyjna ma pewien bardzo ważny atut, o którym za chwilę sobie pogadamy. Alternatywą jest wzięcie jakiegoś tam władcy 5-4-5, dobre bardzo statystyki i następnie rozbijanie Litwy na pomniejsze nacje, których kory się tutaj znajdują, jak Kijów, Smoleńsk i tak dalej, żeby później je dołączyć do Holy Roman Empire. Tak jak to robiłem w moim poradniku do szybkiego przeprowadzania reform jako Austria. Ja jednak idę w monarchię elekcyjną. Tak, chcemy mieć monarchię elekcyjną, jak najbardziej. No i patrzcie, na tronie mamy naszego ukraińskiego władcę, króla Kazimierza Jagiellona, a w zasadzie teraz księcia Kazimierza Jagiellona. Następcy Stanisław 653. Co za przekoks? I zobaczcie, on już ma 28 lat. I właśnie to jest ten atut, który chcę wykorzystać na tym podejściu. To, że będziemy mieli jako Polska mega starych władców. I widzę, że niestety nie zdobędziemy Czech na unię personalną, bo narodził się elektor Giri z Pedobradów. Trudno. Dołączenie do Holy Roman Empire ma bardzo duży atut. Mianowicie nie dostajemy minus 50 punktów do głosowania na nas. O, występuje właśnie ten modyfikator, not a member of the Holy Roman Empire, co jest w teorii trudniejsze, żeby ci elektorzy na nas głosowali, żebyśmy byli następnym cesarzem, ale nie jest to niemożliwe, tylko pewnie uda wam się to zrobić później i będziecie potrzebowali do tego dyplomatycznych idei. Chociaż z tego co widzę, jest spora szansa, żeby jednak Czechy na nas głosowały, bo nie mamy z nimi pozytywnych relacji, więc okej, lecimy teraz w sojusz z Czechami. Myślę, że też Brandenburgia będzie naszym sojusznikiem, Palantynat i te kraje będą na nas głosowały. Teraz jeszcze zapomniałem o cofnięciu naszej gwarancji na Mołdawię i szykujemy się do pierwszej wojny z Węgrami. Przyda nam się ich kopalnia złota, to po pierwsze, a po drugie będziemy chcieli im zrobić humiliata. Raczej też nie musimy szybko poprawiać relacji z elektorami, bo pamiętajcie, że Austria już ma 30 punktów Imperial Authority. To powoduje, że te kraje, które są w chrę, chętniej na nią głosują, a im bliżej 50 punktów, tym poparcie dla Austrii będzie bardziej rosło. Powyżej 50 punktów, no mam nadzieję, że przeprowadzi tą pierwszą reformę i że to się stanie dość niedługo. I wtedy, jak przeprowadzi tą pierwszą reformę, myślę, że łatwiej nam będzie przejąć władzę w Holy Roman Empire, chyba że ten typek będzie żył 90 lat, co czasem się zdarza. Wpadnijcie też na NB z kodem Lukas3% zniżki, jak widzicie sporo przecen. Polecam, linki w opisie. Widzę, że mamy też fajnego następcę z Czechów, 42 lat. Mniej będę patrzył na bonusy, a bardziej na wiek tutaj. Możemy też oczywiście używać kontroli, żeby wydać prestiż na naszego władcy i jego poparcie. Lub u szlachty jest taki przywilej, veto of heir appointment. Veto, jak dobrze nam się kojarzący, który zwiększa właśnie poparcie dla naszego następcy, naszego rodu. Ale jest go dość ciężko potem zdjąć, bo on daje minus 5 lojalności szlachty. Możliwe, że bardziej przyda nam się Strong Duchies, który możemy brać niestety dopiero w momencie, kiedy mamy przynajmniej dwóch wasali. No na razie mamy Mazowsze, drugim naszym wasalem będzie pewnie Gdańsk, ale to dopiero za jakiś czas. Niestety, jako Polska nie mamy nic w naszych ideach, co by nam pomogło tutaj zarządzać dyplomatycznie. My mamy jednak kraj dość silny, militarnie i jako tako ekonomicznie. To nie pomaga w wojnach o chrę, ale niech tak będzie. Kiedy widzicie taki piękny widok, że Węgry wyłączyły fort na waszej granicy, nie pozostaje nic innego, jak tylko zaatakować Węgry od razu. Spokojnie, z Litwą jesteście w stanie ich pobić. Jagiellon przecież nie był dobrym dowódcą, zamków zdobywać też nie umiał. Lećmy jednak może na Zeppelin, chociaż będziemy unikali walk na tej fortecy. Widzę, że wojska węgierskie kierują się na Litwę i jest mi to jak najbardziej na rękę.
Obserwujcie Czechów. Kiedy ta armia przestanie się szkolić, podejdzie pod granicę, będą chcieli uderzyć na Węgrów, bo mają klejmę na te prowincje. A wy nie chcecie stracić tych trzech prowincji. Dawaj mi Wallbridge, proszę, 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 będzie Wallbridge dla Lukaska, chcę szybko skończyć tą wojnę. WTF, co tu robi węgierskie wojsko? Bang! Bang, bang, bang! No to rozbijamy Węgrów na Litwie. Ten moment, kiedy zapomniałeś, że to nie Węgrów ustanawiałeś na Humiliata. No to bierzemy następujące prowincje. Poprawiamy dalej nasze relacje, zbieramy punkty dyplomatyczne oraz administracyjne. Dyplomatyczne będziemy używali tylko i wyłącznie na rozwijanie naszych idei. No okej, Czechy głosują, Brandenburgia głosuje. Tutaj widzę, że jeszcze Kolonia łatwo będzie zrobić, żeby na nas głosowała. I to nam da trzy nasze głosy przeciwko dwóm na cesarza. Wyjebista sprawa. Więc jeżeli ten typek umrze, no to wtedy cesarzem będzie Jagiełło. Dobra, weźmy manpower od Austrii i następnie zrywamy z nią sojusz. No i na razie mamy przewagę, trzeba tylko teraz tego pilnować. No i niestety cesarz broni Holy Roman Empire, bo Burgundia zaatakowała Lisz. W tym momencie zazwyczaj, no bardzo, pozostali elektorzy przychylnie patrzą na Austriaka. I musimy liczyć na to, że on nie zginie podczas tej wojny. Burgundia już Wiedeń okupuje, ja nie mogę. Ej, ja miałem takie fajne wojska, jak grałem w Burgundią? Naszym następcą będzie Aleksander Kalors Pedobrat. I ma to swój też taki atut, że jeżeli będziemy mieli wspólną dynastię z Czechami i tutaj będzie władca o Wicklejmie, no to wtedy możemy przejąć tron czeski. No i typ ma też 39 lat. Więc jest szansa, że szybciej umrze. 54. Tu zaczynamy zjadać Mazowsze. W sumie nie pokazywałem wam tej monarchii elekcyjnej, o ile jej nie znacie. Dość fajny ustrój, który ma jednak też dość spore minusy. Na pewno mamy stabilniejszy kraj, dostajemy pieniądze naszych wasali, zwiększa nam się Gathering Campy City, ale ten absolutyzm polski jest zmniejszany, więc to nie jest za dobry ustrój do podbojów. Na piątym tierze natomiast dostajemy dwie specyficzne reformy dla nas. Integrate the Sejmik, która zmniejsza czas separatyzmu o minus 5, mega potężny modyfikator. Oraz kolejna sprawa, że nasi władcy wybierani będą znacznie mocniejsi. Na Polsce druga reforma to koniecznie dodatkowy manpower, tym bardziej, że mamy ten unikalny przywilej, jakim jest Golden Liberty, która jeszcze dodatkowo nam zwiększa manpower o 33%. To tak jakbyśmy mieli idee ilościowe od startu gry. Widzę, że Austria zamiast upaść chce ewidentnie przedłużać konflikt zbrojny z Burgundią, kiedy ma do przeprowadzenia reformę! No to możemy wybrać pierwszą ideę. Jako takiego wyboru nie mamy. Pierwsze muszą pójść dyplomatyczne, potrzebujemy więcej dyplomatów, więcej relacji i diplomatic reputation. Influence tutaj się nie spisze pod tym kątem. Do pary możemy dobrać humanistyczne, żeby improve relation modifikator sobie jeszcze bardziej zboostować i obniżać naszą agresywną ekspansję na późniejszym etapie rozgrywki, lub wziąć ofensywne, innowacyjne lub każdą inną, która daje nam na przykład politykę lepszą na diplomatic reputation. Jako że zintegrowałem Mazowsze, no to przez 10 lat będę na pograniczu niestety poparcia tych nacji, no chyba że zmienimy na tutaj pana z Diplomatic Reputation plus 2 lub wykonam misję na tego dyplomatę, co da mi możliwość jego rozwinięcia, bo jest kultury polskiej. Oj, sporo do przodu. Jako że u Burgundii po wojnie, w której ich spaliśmy, dostaliśmy dużo punktów, zwiększam sobie trusta z tą nacją, to też spowoduje, że będą przychylniej na nas głosowali. Zauważyłem, że też mieliśmy niższe legitimacy, więc je wzmacniamy. Po pierwszych rozwinięciach dopiero koruje drugi raz Słowację. Prowincję zaraz dołączymy do Holy Roman Empire, jeszcze zmniejszymy tutaj autonomię. I myślę, że też będziemy... trzeba było poczekać. Będziemy też dewowali teraz kopalnię złota. W pierwszej kolejności do 10 poziomu. Na szczęście znowu mamy 3 głosy, cesarz ma tylko 2. A i możemy dodać prowincję do cesarstwa, czemuż by nie, chociaż szkoda, że to już nie daje Imperial Authority. No to 1460 i Shadow Kingdom się zadziało i jednocześnie mamy event gdański. Wow, sporo się tego tutaj wyzwoliło. W sumie przyjdźmy jeszcze przed wezwaniem nas do wojny stolicę do Warszawy.
jak tylko możecie, przekazujecie okupację Gdańskowi. Poprawmy relacje też z papieżem, zawsze trochę więcej papal influence dostajemy. Czy to kiedyś tak działało, a teraz już nie? Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach. Głupia Austria, po prostu fuck! To będziemy podbijali Włochy. Dwóch dyplomatów wysyłam na curry favors do Czech oraz do Palatynatu. Będziemy zwiększali trasta u tych nacji. I w teorii możemy uczynić Gdańsk już naszym wasalem i tak dalej. Ale jednak wolę nie, wolę żeby byli naszym sojusznikiem. I jeżeli się nam to uda, żeby potem ich dołączyć do Holy Roman Empire. A jak ich dołączymy, no to sobie kliknę wtedy tą misję. Czechy zaatakowały Austrię? Może to i dobrze. Ja nie wiem, co te Czechy zrobiły, naprawdę tego nie ogarniam. Już nawet następca zginął Habsburgowi. A on wciąż się trzyma, 50-latek. Pierwszy raz robię taką dyplomatycznie totalną gierkę, gdzie tylko i wyłącznie poprawiam tego trusta, żeby kraje bardziej na nas głosowały i żeby być pewniejszym ich głosów. Nawet muszę przyznać, dość fajne to, bo tak sobie klikam, a ich poparcie rośnie. Chociaż to chyba nie jest mi do niczego potrzebne. Ups, jest jeszcze jedna ciekawa mechanika, którą możemy tutaj dość często używać. Reduce opinią, bo możemy na przykład wybrać Austrię, gdyby mieli z nimi pozytywne relacje. Te Austria może być elektora dał jakiegoś kretynie. Nie no, ten bot to mi sabotuje grę, no nie dodaje cały czas elektora i Imperial Authority leci w dół. Nie sabotuj mi gry. Wreszcie umarł. Wreszcie! Niech żyje wiecznie młody i piękny król imperator z Polski! Ja już powiem, że liczyłem, że Austria da mi elektora, nawet zacząłem z nią poprawiać relacje, no ale się nie udało. Teraz niech jeszcze ten typek umrze i dostajemy Burgundię dla siebie. Oto teraz trzeba dołączyć papieża do cesarstwa. Musimy poprawić z nim relacje. A nie, przecież go nie dołączymy, bo Włochy zostały wyrzucone z chrę. Nożesz w mordę. Oczywiście nasz władca musi teraz za każdym razem dowodzić naszymi wojskami. To jest wojna, w którą zostałem wciągnięty i to jest chyba jedna z ostatnich takich wojen, bo resztę to już my będziemy sami toczyli. Co, kiedy i gdzie. W sumie ładny przyrost manpowera teraz mamy jako Polska. Zaatakujemy o Humlita Czechy. Węgry, sorry. Z Prowansji uwalniamy Lorraine. Tutaj widzę, że też zostanie kolejne państwo wypuszczone, które na szczęście swoją stolicę, albo nieszczęście, ma w prowincji, gdzie był chrę. Więc kolejne państwa do nas dołączyły i musimy kolejne prowincje uwalniać. No Burgundia jak zwykle daje nam największe minusy. Naszym kolejnym celem będzie chyba Wenecja, bo nie ma na ten moment mocnych sojuszników. A nie, no przecież to wszystko opuściło Holy Roman Empire. No to szykujmy się do ataku na Austrię. W sumie spróbujmy Mołdawię dołączyć pokojowo do Holy Roman Empire. Ponoć czasem to się da, tak? Pisaliście mi to w komentarzach. A w końcu ona przecież graniczy z Holy Roman Empire w tym momencie. Uwalniamy teraz prowincję od Danii. Ech, no to czas zmienić władcę. No i tu mamy 56-letniego. Czyli za 4 lata zmieniamy znowu władcę. No, budujmy sobie 6 armat, zawsze szybsze obleganie będzie. Ech, głupia Francja zaatakowała Burgundię i przejęła sporo jej terytoriów. Musimy teraz ją rozwalić. Doskonałe wojsko polskie rusza na Francję. W międzyczasie jeszcze obczaiłem, że Francja nie ma rozwiniętych idei i nie ma bonusu do morali z idei narodowych, więc bez problemu będę się w nich wbijał i ich niszczył na samym początku. I tutaj zwycięska bitewka, po której ruszam oblegać ich fortece i wyjmować sojuszników. Po upadku granicznych fortec ruszyłem na Paryż, który niestety zbytnio dzielnie się bronił i obleganie zajęło nam sporo czasu. Po upadku Paryża wróciłem się na terytoria moich sojuszników, bo jakby to powiedzieć, przegrywali każde oblężenie lub walkę z Francuzami. Musiałem lecieć z odsieczą. Na szczęście Francja potem ruszyła na moje górskie fortece na Węgrzech, co postanowiłem wykorzystać i rozwalić ich, mając bonusy do walki. Niestety, jak tylko moje armie się zbliżyły, wojska francuskie zaczęły swój odwrót. Nie wszystkim się to jednak udało, co dało nam w zasadzie zwycięstwo. No jakby to powiedzieć, od Francji biorę jedną prowincję, wypuszczam dwóch przepotężnych wasali i tyle.
Jako, że brakuje mi też już 2 punktów, to nie będę teraz abdykował naszego władcy. Poczekamy, przeprowadzimy reformę i dopiero wtedy lecimy z abdykowaniem. Czekam też na koniec wojny Austrii z Wenecją. I ciśniemy Austrię. I cyk, wlatuje reforma. Dość późno, nie ukrywam. No to czas na zmianę władzy. Na razie chwila przerwy i poprawiamy relacje z księstwami w chrę. No i super, czekam aż te księstwa mi dołączą do wojny przeciwko Austrii. Lecimy! Idealnie zbarwi władca, nie musiałem nawet czekać. Bardzo się cieszę z tego powodu. A w sumie jak pretender by wygrał, to miałbym jeszcze kolejnego władcę. To może go nie będę zabijał? Tylko ten Oskar taki słaby jest. Z automatu nasz władca leci od razu jako dowódca armii. Gdzie jest nasza armia? Nie ostrzelałem tego, więc dobra. Powiem tak, gdyby miał 2 w każdej statystyce, to bez problemu dałbym mu wygrać. A tak to zaraz idziemy zabić pretendera. Po prostu na Polsce, jeżeli wasz władca ma poniżej 2 w którejś statystyce, odpala się bardzo zła rzecz z Sejmem. Jako, że będziemy mieli słabych władców, Sejm zdobywa tam przewagę i może nam dawać bonusy albo kary. Częściej będą to kary, co władce. Podczas wojen biorę też często prestiż za rywali, bardzo nam się przyda. Bierzemy jedną prowincję ze złotem, jedną, żeby graniczyć z Wenecją i wypuszczamy potężnego wasala Styrię. Znaczy nie wasala, no księstwo nowe, Styria, która tutaj jest. Mamy kolejną prowincję ze złotem i w sumie teraz możemy poprawić już relacje z Austrią. Raczej nic z nią nie chcemy robić więcej. A, i oczywiście budujemy od razu siatkę szpiegowską na Wenecję. Szampania mi dołączyła do Holy Roman Empire, jak tylko dałem im sojusz. Mamy okazję zresetować nasze relacje z... jak to się nazywało? Francją. O, tak, lecimy. I w sumie odpalmy złotą erę, będzie nam znacznie, znacznie łatwiej. Z Francją bierzemy tylko i wyłącznie White Peace'a. Ech, Savoy wciąż jest za duży, trudno. Skoro potrzebuję mieć te sojusze może... tutaj pozrywam. Jest jeszcze Flandria na przykład, Holandia, które mógłbym spróbować dołączyć do Holy Roman Empire jeszcze pokojowo. Lol, właśnie Holandia dołączyła. Czyli to kurka działa to dołączanie państw, tylko muszą być malutkie. Zaatakujmy Wenecję teraz. I znowu, ha, dołączyło. No to wypuszczamy. Oraz reformę sobie przeprowadzamy. Mamy trzecią, więc rozpoczyna się rzeź. Tylko zrobiliśmy to jak to do tej pory, no te 20 lat później. Zrywamy nasz sojusz z Gdańskiem oraz gwarancję. Dewuje naszą drugą kopalnię złota do 10 poziomu. Mamy już całkiem niezły ten przyrost, muszę przyznać. No zaatakujmy znowu Francję. Niestety bez Cassius Belli. Boże, jakby mi się ta Burgundia przydała. 1500 prawie. No ale dużo wcześniej niż ostatnio, prawda? Jest co się cieszyć. Dostaliśmy Burgundię na Unię Personalną. Tak, chcę zatrzymać ją jednak, dodatkowe 12 punktów Imperial Authority. No i to już zaczyna wyglądać dobrze. No i pupa, Protestant Reformation. Ale mamy Fuchsa jednocześnie, bo jest w jednoprowincjonalnym kraju. Już zmieniło wiarę, więc teraz, jakby to powiedzieć, lecimy na priorytecie wygrać tą wojnę. Wymuszamy zmianę religii na Sałą, przez co doprowadzamy do takiej sytuacji, że centrum reformacji po prostu znika. Nawrócili mi jedną prowincję, niestety w dwuprowincjonalnym tierze, więc jest ryzyko, że niedługo tutaj się odpali kolejny na centrum reformacji. Zobaczymy jak to będzie. Ogólnie zawsze możecie zrobić coś takiego, jeżeli stolica została nawrócona, tak? Lub ewentualnie z jednoprowincjonalny kraj. W innych wypadkach nie nawrócicie bardzo szybko danego kraju. I cyk, znowu wypuszczamy z Francji jakieś kraje, tylko jeszcze tak albo Dauphin, albo Auvergne. Kurde, to wszystko się będzie mogło tutaj ładnie popodbijać niestety. Trudno jest wypuścić mi coś większego, trudno, Dauphinę wypuszczamy. Lecimy wojnę szybką z Gdańskiem i potem 3 lata pokoju, o tym zapomniałem, bo mamy szansę na Inherit, który powinien się wydarzyć w ciągu 3 lat, po tym jak dostaliśmy Burgundię na Unię, no tylko potrzebujemy w tym okresie mieć pokój. Skończyłem też naszą tutaj ideę ofensywną, więc bierzemy politykę i znowu mam tak przekoksaną liczbę Imperial Authority za Gdańsk. O co chodzi? Biorę White Peace'a, żeby nie zmarnować tych punktów. Lecę w wojnę z Savoyem, żeby go dołączyć.
też 34 punkty? Poszły White Peace'y, za 5 lat lecimy po kolei te kraje. To jest po prostu za mocne, żeby to marnować. Lecimy teraz szybko wojnę z Węgrami, żeby powypuszczać jak... Oj, serio, jak najwięcej się da. What the fuck, skąd coraz więcej tych prowincji mi się tutaj robi? Przecież nie ma żadnego centrum reformacji chyba. Miałem mieć pokój, a tu już kolejną wojnę wypowiedziałem. No to chyba nie dostanę Burgundii pod buta. W sumie teraz tak, myślę, że te prowincje to musiały z eventów po prostu się zrobić, bo przecież czasem są takie eventy, że gdzieś tam się pojawiła reformacja i tak dalej. Ale na szczęście wtedy można je chyba nawracać, bo nie widzę minusów. Z Węgier wypuszczamy następujące kraje. Na razie jeszcze żadnego kolejnego centra nie było. I cyk, przeprowadzamy kolejną reformę, bo zmieniłem władcę, a za 5 lat będę mógł tego zmienić. Idealnie wyliczone, mogę znowu zaatakować Gdańsk. Temu oni się muszą zjadać! Gdańsk dodaliśmy do Imperium i w zasadzie trzeba poszukać czegoś jeszcze małego. Ech, jednak trochę inaczej. Atakujemy papieża. Pewnie jakiś kraj pokojowo zdecydował mi się nagle dołączyć do Chre. Padua, to twoja wina! Drugie centrum reformacji mi się pojawiło w Hamburgu. To jest bardzo pechowe, bo to jest wolne miasto. Czy ja muszę to komentować? No szczerze mówiąc, mamy teraz wyścig z czasem. Uff, zrobiliśmy to. Nie, jeszcze nie zrobiliśmy. Jeszcze wojna z papieżem. I na szczęście jedno centrum jest mega daleko i jest w Livonia Norderze. Czekajcie, on też ma przecież jedną prowincję. Protestantic Monastic Order. Tak, lecimy. I mamy to Force Religion. I wykombinowałem też, jak poradzimy sobie z Hamburgiem. Jest on w sojuszu z Mecklenburgiem. Hej, po prostu zaatakuje bez Cassius Belli. Zzywając wszystkich moich sojuszników, to będzie rzeźnia. Ale najpierw przeprowadźmy tą reformę i poobniżajmy autonomię w moich terytoriach, bo zagapiłem się w pewnym momencie i cały czas jechałem na 5% Crownlandsów. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło. To mi dało gigantyczne karty teraz do autonomii. Clue to zniszczyć centra reformacji. To jest ostatnie, które będzie, a dopiero jebane. Już nie miało się gdzie odpalić. Ej, czemu nie dostałem? O, dostałem. Dobra. Imperial Authority. Myślałem, że się coś nie zgadza. No i problem z Saksonią jest taki, że ona jest bardzo duża, bo ma 3 prowincje. Widzę, że się nawraca na nasze szczęście jej druga prowincja, więc jest szansa, że przejdzie nam na reformę dość szybko i będziemy ją mogli zaatakować i zmienić jej wiarę. W innym wypadku będzie bardzo niewesoło. Zmieniamy religię. I to powoduje, że protestanckie centrum znika. A właśnie, miałem przecież to kliknąć. Cześć Gdańsk, fajnie, że jesteś wasalem moim. Może dąż do wojny. Teraz dodajemy Savoy do Imperium. Nie no, serio, z Anglią. Oj, będzie to upierdliwe. A co to jest? Oblegamy Savoy. Jeszcze kościół Anglii się odpalił, no nie. Ale czy je dobrze przed chwilą widziałem? Tak, Saksonia zmieniła wiarę. Okej, nadal nie ma koalicji. Że ile agresywnej? Okej, mam nadzieję, że nie będę miał teraz przerąbane. Ale dostaliśmy dużo Cassius Belli na pomniejsze kraje. Zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. A możemy pójść tak w decentralizację? Nie, dobra. Lecimy standardowo. Dostałem ekskomunik. Przepraszam, płacę już, płacę składkę. Niech ekskomunika minie. Dziękuję. Chociaż ta wojna bez Cassius Belli chyba spowodowała, że lekko przegiąłem. Powiedz mam miastom, humanistyczne, dyplomatyczne, znacznie lepsze by. Dobra, zmieniliśmy wiarę, centrum reformacji i zniknęło. Ale mam taką koalicję, że ja nie wiem, czy ja nie będę musiał wypuścić Litwy w wojnie koalicyjnej. Serio, nie kapuję, jak to działa? Ferrara 2%, Bośnia 4%. Ja miałem Peace and War'a? Jak ja to zrobiłem? Ciekawe, ile będzie za Chorwację. Ech, i znowu zmarli władca, nasz obecny ma bardzo słabe statystyki i to niestety powoduje, że mamy pakta konwekta, ale tym razem mieliśmy szczęście w głosowaniu Sejmu. To teraz jak raz do tego doszło, to nawet jeżeli kolejnych władców będziemy mieli bardzo dobrych, to niestety zawsze, ale to zawsze będzie Sejm też również decydował, czy nas wspiera, czy nas osłabia. Dopiero zniszczyłem jedno centrum, już kolejne się pojawiło, ale no znowu mamy Fuksa. Bo w jednoprowincjonalnym kraju mamy 8 heretyckich księstw. I kolejna reforma. Boże, jakie to jest męczące na samej końcówce.
Rozpoczął się też Council of Trent. No i teraz jaką postawę byśmy chcieli przyjąć wobec heretyków? A, czekajcie, bo to te cechy wybiera papal, controller, zapomniałem, odzwyczaiłem się od tego, a my musimy zdecydować tylko, czy mamy harsh pozycję, czy jednak jesteśmy tolerancyjni. Improve relation chyba mi szybciej będzie zbijało agresywną ekspansję. Tak, jesteśmy w teorii tolerancyjni. Widać w tym momencie, jak bardzo jesteśmy tolerancyjni. Wcale nie wypowiadam wojny bez Cassius Belli, żeby nawrócić te prowincje na jedną słuszną wiarę. Krecia polska robota. Jeżeli możemy nawracać ościenne kraje na jedną słuszną religię, róbmy to. Tolerancyjnie i pokojowo zmieniamy religię i pozbywam się chyba już piątego centrum. Tak mi się przynajmniej i wydaje. Dołączmy też papieża do Holy Roman Empire. Spuszczamy papieżowi bęcki. Niestety, musimy odbić nasze prowincje i lecimy dalej na Rzym. Papież sporo nam da. I wreszcie mamy incydent, który decyduje o losie Passant, czyli chłopstwa w Holy Roman Empire. Ja jestem za tym, żeby ich po prostu rozwalić, niż przyjąć. Jest to jeden z najgorszych okresów w Holy Roman Empire, bo mamy non-topper bunty, jeżeli tylko nam spadnie manpower poniżej 50%. Mega upierdliwe. Jako Polska, no to wiemy, co chcemy mieć w tej złotej erze. Walkę przeciwko innym religiom. Nie no, zbijam się. Bierzemy Goods Produce Modifier. Sporo nam to ulepszy z naszym inkomie. Papież dołącza. Tak samo Dauphin. I cyk, kolejna reforma, która chyba wprowadza biały pokój w naszym Holy Roman Empire, więc powinny nam zniknąć modyfikatory negatywne, jeżeli dobrze pamiętam. A jednak nie. A powinny być, bo jest Religious Peace. Ciekawostka. Co za papież? Wyszedł mi z Holy Roman Empire. No nic to może jeszcze raz go pocisnę. Przynajmniej nie muszę się już bać o to, że nie będę papieżem czy imperatorem, bo zawsze nim będę. I jeżeli też dobrze pamiętam, to od momentu, kiedy mamy przeprowadzoną tą reformę, możemy się zmienić na przykład już na prawosławie i nadal być cesarzem Holy Roman Empire. A jeżeli się mylę, no to liczę na to, że poprawicie mnie w komentarzach. Prowansja daje nam 17 punktów, też całkiem miło. W międzyczasie atakuje Dithmarschen, żeby zniszczyć chłopstwo w tym kraju. Oby Milan przegrał tą wojnę, bo wtedy będę mógł go dodać do chre. Na razie niestety jest leciutko za duży. I się udało, więc od razu też klikam tą wojnę, żeby nie nałapał nowych sojuszy. Węgry zostały zatykowane na Osmana i jest szansa, że coś tu z nich pozostanie, więc też ich dołączymy zaraz do Holy Roman Empire. Ale to wkurzające! Jeszcze Fritzland musimy zaatakować z tym Cassius Belli. I wreszcie mamy możliwość piątej reformy. I tak jak mówiłem, jak będziemy dużo podbijali, ta reforma Integrate the Same Mix jest niesamowicie mocna, bo zmniejsza nam separatyzm, a w połączeniu z naszymi ideami, tutaj wziąłem trzecią humanistyczną, to będzie powodowało, że w zasadzie do buntów w nowo podbitych prowincjach nie będzie dochodziło. Na początek jednak wezmę sobie lepszych władców, zawsze tak lepiej. Wow, Mediolan 24 punkty nam daje, super! No i w zasadzie mamy 100 punktów Imperial Authority. Zaraz będziemy przeprowadzali ostatnią reformę. Akurat w przypadku tej ostatniej warto jest to zrobić, żeby nabić więcej tego Imperial Authority. Przeglądam jeszcze, które kraje są na minus. Jeżeli będą na minus, no to postaram się jakoś z nimi jeszcze poprawić relacje, bo te kraje, które minus się wyświetli, to znaczy, że nie dołączą do nas przy kolejnej reformie i nie będą naszymi wasalami. Ogólnie dużo ich nie ma, w zasadzie tylko Milan oraz Szampania, z którą obecnie toczę wojnę, więc pewnie dlatego jest na minus. No i mam to. Wszystkie kraje są lojalne i dołączą do Holy Roman Empire jako moi wasale. Swoją drogą, co się stanie z Litwą i Burgundią tym razem? Czy będą naszymi uniami? Żądamy przysięgi lojalności. I w sumie jestem ciekaw, co się wydarzy z koalicją, która przed chwilą jeszcze istniała. Zobaczcie, 95% agresywnej ekspansji z Austrią. Miałem tu przed chwilą zawiązaną koalicję. A teraz kraje stają się naszymi wasalami. Unie zostały zachowane, bo chyba nie należały do Holy Roman Empire jako tako. I dlatego tym razem się nie zmienili na naszych wasali, nasze unie, jak poprzednio. No to czas poszerzyć ponownie nasze imperium, już teraz w znacznie łatwiejszy sposób. Ej, gdzie jest Wenecja?
Conquest, Reconquest, Expand the Empire. Jedynego wasala, którego raczej chcemy zjeść jak najszybciej, to oczywiście Gdańsk, bo potrzebujemy jego ziemi do utworzenia Rzeczpospolitej. Dostałem ekskomunikat od papieża, ty chamie jeden. Ja tu imperium tworzę i każesz mi płacić za to. W sumie ja moje wojska cofam do mojej stolicy i w zasadzie ja będę teraz grał na wiecznym wyłączeniu mojej armii, bo w sumie po co mi ona? Moją armią są moje księstwa! Musimy też bez problemu teraz przyznać dużo dyplomatów do poprawiania relacji z naszymi subjektami. Nawet chyba 4 dyplomatów do tego przyznam. Mamy 2152 deva, gdzie większość deva to jest development naszych subjectów. Jesteśmy great powerem number one. Niby mam jakichś nielojalnych subjectów, ale ja takowych tutaj nie widzę, jak teraz tak patrzę. WTF. Ej, i czy to się... Czemu ja mam pacta convect? Co to się stało? Chciałem sprawdzić, czy będę mógł mieć strong duchess w sumie. To może zrezygnuję z tych punktów? Nie, dobra, zrezygnuję z punktu militarnego. I zobaczmy, czy mogę mieć strong duchess. XD mogę mieć! Jedziemy! Zobaczcie, jak to spadło. Austria ma najwięcej teraz. Wszyscy pozostali i zero. O dziwo, pod dalszą grę raczej odradzam wam branie Influence Ideas, które zwiększa income from vassals, bo to powoduje, że zabieracie pieniądze waszym wasalom i oni będą zawsze bankrutami, nie będą mieli pieniędzy na armię i tak dalej. Jest to mega problematyczne. To nie jest dobry modyfikator do zarządzania waszymi wasalami. Co prawda tutaj jest Vassal Force Limit Contribution, ale to nie zwiększa force limitu waszym wasalom, tylko wam. Dokładnie o te liczby, które się tutaj wam wyświetlają. State in the Holy Roman Empire i każdy wasal, który jest poniżej, daje wam jakąś tam liczbę i właśnie te liczby zostaną zwiększone. A my nie potrzebujemy większej armii własnej. Dodałem Wenecję i zobaczmy, czy jest lojalna, czy mega nielojalna, jak to bywało kiedyś. No i wychodzi na to, że rzeczywiście myliłem się ostatnio. Wenecja, nie wiem gdzie jest. LOL, bo nie ma jej w Imperium. WTF? Dostałem Imperial Authority, ale nie ma jej w Imperium. O co chodzi? Dobra, zobaczmy, nie wiem, Weronę, która supportuje mi o dziwo jakąś tam niepodległość. I Gaskonia będzie w tej wojnie, papież będzie w tej wojnie, nieważne. Expand Empire, lećcie moi malutcy. Przetestujmy to jeszcze raz na Weronie. Ruszył mój swarm na Gaskonie, Boże, jak to wygląda. Jeszcze raz, na powoli to robię, biorę, kończę wojnę z samą Weroną. Żebym tutaj się czegoś nie pomylił, ile ja tu mogę pillage'y zarąbać, ja nie mogę. I ta lista jest niesamowita. Expand the Empire, 4,5 punkta dostaniemy. Okej. Okay. Leci peace deal. 137 tysięcy strat! To attrition zabija. Punkty dostaliśmy, ewidentnie było to widać. Verona nie jest w Imperium. To chyba już nie działa. Zjadamy Gdańsk na szybkości. W sumie to wreszcie może zacznę się bawić ekonomią mojego kraju też bardziej. Więc dajcie mi znać, jak to w końcu było u was. Jak poszerzaliście imperium, to te kraje wam się dodawały? No bo mi się nie dodały. Poprzednio papieża dodałem, a jednocześnie teraz znowu mam expand Cassius Belli. Nie rozumiem tego, co tu się popsuło? Teraz przeprowadzam te dwie kolejne reformy. WTF? Ale czekajcie, ale nagle Wenecja jest tutaj, nie jest moim wasalem, ale jej prowincje są w chrę. Nic z tego nie rozumiem. Nie no, dobra, to jest już oczywiste. Więc kraje dołączają do Holy Roman Empire, ale nie stają się waszymi wasalami. Czyli w ten sposób to paradoks rozwiązał. To jak ja wydodałem wtedy papieża? Może go miałem cały czas, Holender. To dodajmy go, może jeszcze raz, w sumie, co mi tam szkodzi. Boże, jak to chodzi teraz beznadziejnie, nawet w to nie uwierzycie. No, nie dołączył jako mój wasal, ale jest normalnie w Holy Roman Empire papież. My natomiast możemy utworzyć Rzeczpospolitą i będę chciał jeszcze jedną rzecz przetestować. Jako władca Holy Roman Empire. No, pięknie to wygląda. Mianowicie, zaatakujmy sobie taką Mołdawię. Jak realnie wygrałem wojnę, ale tak naprawdę ją przegrywam i robię Revoke Imperial Reform. Okej, widzę, że cofa mi to ostatnią reformę, którą zrobiłem, więc muszę przegrać jeszcze jedną wojnę. Liczyłem na to, że te punkty mi zostaną, no ale jednak nie. I przegrajmy kolejną wojnę. To mi cofnęło reformę na wasali, ale wciąż ich mam. Oni wciąż są moimi wasalami. I co będzie, jak teraz tą reformę przeprowadzę? Czy
papież dołączy jako nasz nowy wasal? W sumie zaatakujmy jeszcze takie Imperium Osmańskie, naszą superiority Cassius Belli i zobaczymy, co się wydarzy, jak na przykład wypuszczę sobie Bizancjum i zdobędę na wasala. Na razie nasz Swarm pięknie atakuje, Osman gdzieś tam sobie biega. A, teraz zauważyłem, Subject Princes no longer occupy Emperor Diplomatic Relations slot. Dlatego nie dostaliśmy kary. Jakie to OP w tym momencie, patrzcie, możecie cały czas dodawać nowe księstwa, co jakiś czas przegrać jakąś durną wojnę i po prostu jeszcze raz powtórzyć tą, przynajmniej tak myślę, że zaraz jak tą powtórzymy, to z kolejne państwa mi dołączą, jako moi wasale, potem znowu przegrać wojnę, znowu coś popodbi, o kurde, jakie to mocne. I przedostali się przez wór graniczny, pięknie, ładnie, Boże, jak to wygląda, taka fala żołnierzy biegnie. O, kocham chrę. Znaczy, jak już mam tego Swarma, to jest bardzo przyjemna gra, ale tak to muszę przyznać, że Polska była znacznie bardziej upierdliwa od gry Austrią. Gra Austria była znacznie taka przyjemniejsza, bo dało się to wszystko zrobić przed reformacją i nie toczyć tych głupich wojen. A Osmana realnie niszczymy, anihilujemy. No, wynik tej wojny nie jest zadowalający, no ale tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Zastanawiam się też, dlaczego nie mogę teraz rozszerzyć Imperium o Węgry, które są wystarczająco małe i nie są częścią Holy Roman Empire. Religii też nie zmienili. Powiedzcie mi, jakiego pecha trzeba mieć? Hiszpania chyba szans nie ma większych. Z ciekawości, tutaj dostajemy 8,5 Imperial Authority. A teraz weźmy się jeszcze za Gaskonię, która jest dość spora i jestem też właśnie ciekaw, ile wtedy dostaniemy Imperial Authority. O, i taka Gaskonia 25 punktów. Też wydaje mi się, że bardziej opcjonalne do takiego World Conquesta, to najpierw bym jednak poleciał do końca, żeby nie było wewnętrznych wojen w Holy Roman Empire i dopiero potem bawił się w to przeprowadzanie tej reformy i jej cofanie. Ale że mnie się nie chce. Chyba tylko papież nie dołączył, zobaczmy. Tak, papież znowu mi wyszedł z Holy Roman Empire. Okej, okay. To wygląda na to, że tak po prostu musi być, że papież zawsze opuszcza. Ja się domyślam, dlaczego tak się bierze, bo jest taki negatywny modyfikator, on gdzieś tutaj się wyświetla, że kiedy papież jest waszym subjectem, jesteście państwem katolickim, no to dostajecie dyplomatyczną reputację na minus 2 albo nawet i 3 się liczy, bo macie Occupation of Rome. I dlatego on wychodzi z Holy Roman Empire za każdym razem, jak je formujecie. No ale widzicie, pobawić się można dodatkowych wasali w ten sposób, możecie sobie dobierać. Gaskonia jest waszym wasalem. Siłą rzeczy możecie też tylko tak raz zrobić, nie musicie tego robić co jakiś czas, bo to jest też bez sensu. No ale można byłoby zdobyć tak całą Europę w zasadzie pod buta, co byłoby nawet śmieszne. Ale ładnie nam się to prezentuje, tak czy siak. Mamy dość spory inkom, możemy mieć 300-tysięczną armię, a w wasalach to nawet nie ogarniam, ile ja tego tutaj mam armii. Dziękuję za obejrzenie odcinka, a ja lecę zobaczyć, ile osób zbejtowało się na ukraińskiego władcę Jagiełło i teraz będę zostawiał im x-deki pod komentarzami, że dali się zbejtować.